Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca broni w Brukseli polskich interesów. Na pierwszym miejscu zawsze Polska i Podkarpacie. Wielokrotnie wymieniał poglądy z Komisją Europejską na temat Via Carpatii, drogi S19 oraz połączeń kolejowych. W centrum zainteresowania europosła Rzońcy są kwestie budżetowe, w tym wieloletnie ramy finansowe i fundusz odbudowy, które to środki są szczególnie potrzebne samorządowcom, rolnikom i przedsiębiorcom podkarpackim. Priorytety i filary planu odbudowy muszą być ludzkie, realistyczne. Wtedy osiągniemy sukces. Muszą być zbalansowane do poszczególnych krajów. Wszystkim życzę powodzenia w ich realizacji. Dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi świat wie, że Podkarpacie to kolebka przemysłu gazowego i naftowego. Dlatego wielokrotnie interweniował w Komisji Europejskiej, w tym u Fransa Timmermansa, w sprawie finansowania inwestycji gazowych podczas przyszłej kosztownej transformacji energetycznej. Europoseł Rzońca w sposób realistyczny podchodzi do głównych europejskich problemów. W Brukseli zawsze podkreślał, że Unia powinna zajmować się pomocą dla bezrobotnych, dla rodzin oraz rozwiązywać prawdziwe problemy, a nie skupiać się na tematach zastępczych takich jak gender. Udzielając na bieżąco wywiadów dziennikarzom, europoseł Bogdan Rzońca stara się przekazać rzeczowo i obiektywnie to, co dzieje się tu, w Parlamencie Europejskim. Na wakacje Podkarpacie, to jego hasło. Zawsze za Polską, zawsze za Podkarpaciem. Polska jest potrzebna Unii Europejskiej, bo tu zanosimy wartości chrześcijańskie. Ale Unia Europejska też jest potrzebna Polsce i Podkarpaciu, bo tu są pewne środki, które po prostu Polsce i Podkarpaciu się należą. Z Unią można dyskutować, z Unią można polemizować. Trzeba przedstawiać twardo swoje racje i wtedy wygramy. Razem wygramy. Dla Polski i dla Podkarpacia.